Siemano, siemano, jestem Bertes, witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Valhalla. Słuchajcie, jak już tutaj mówiłem w Assassin's Creed Odyssey, ostatnio wracamy do Valhalla, gdyż nam tutaj twórcy od Ubisoftu przygotowali parę bardzo fajnych rzeczy i bardzo chciałbym to zobaczyć. Także Odyssey mamy już ukończoną znowu w pełni i lecimy z Valhalla. Słuchajcie, oczywiście od razu powiem, że jeśli lubicie oglądać u mnie Assassin's, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dzięki wielkie za to. Oraz też powiem, że grę możecie zakupić na g2.com, link jest to oczywiście w opisie. Patrzcie, śnieg nam zaczął padać tutaj w naszej wilczej osadzie. Dobrze, dobrze, a my chodźmy zobaczyć misyjkę, która nam wyskoczyła. Przyjrzyj się okolicom chaty walki. Teraz będzie dobry. Tam się coś dzieje. Ej, Buraś, nie wiesz, że to ty. Ta, która miała ocalić mój lud. Dobrze, dzień dobry. Musiałem celować, żeby zagadać. Valka said we would meet, but I can hardly believe the great Eivor is fated to save the little Isle of Skye. A coś było ze Skye? Ahead of yourself, as always, Edith. Eivor, Edith is an old friend and a seer. Wyrocznia. For advice. Her people are plagued by nightmares to the point of madness. Oh, to ciekawe. I wasn't aware people settled on the Isle of Skye. There are small settlements, but it is a place of passage for many, making it perfect for dreams to wreak havoc. Until now, I've mostly been deciphering if my cousin's feasting on feathers in her dreams means she should marry a farmer or a baker. No, no, tak, tak. You've lost me again. Edith needs your help. Dawać zadanie. And it's not just her people being affected. As someone deeply in tune with the spirit realm, I have also begun to lose sleep. I fear it may spread to our settlement soon. I teraz już mamy motywację, żeby tutaj coś ogarnąć. Dobra. There is more. You're not going to like this, Eivor, but I believe somehow Randy is involved. Randy jest tu zamieszana. Mhm. No dobra. I know Randy's whereabouts better than most, and she isn't. What I mean to say is, she couldn't do something like this. Ładnie, tak. Ever since the nightmare started here, I began asking the spirits for clarity, and a vision came to me. Though it was cloudy, I know what I saw. You will find Ranvi amidst a scene of death on the Isle of Skye. The two of you will fight before you are forced to part ways forever. That just can't be true. Niezła wizja. Believing is your choice. Szczególnie, że wiecie, Eivor Randvi, nie? The only way to find the truth and stop the nightmares from spreading is if you go to the Isle of Skye. I must attend my duties. Lecimy zobaczyć, co ty tam z Randvi rozkminiasz. So, are you ready? My people can't go without sleep any longer. Come. I'll find out what's plaguing your people, whatever or whomever it may be. Tak, to oglądał zapowiedź tego, co tutaj gramy. To wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale nie spoilerujemy, bo nie wszyscy oglądali dokładnie. Ale będzie jazda tutaj, płyniemy. Płyniemy na Skye, bardzo szybko płyniemy zresztą, bardzo mi się to podoba. Nie trzeba czekać godzinami. Jesteśmy. Chata Edith. Dobra, dopłynęliśmy na miejscowe wyspa Skye. Dobra, czyli nas tutaj nie było. Coś było ogarniane z tym tematem. Dobra. Dawać mi to na miejsce. Halo, idziemy zobaczyć, co tu się rozkminia głupiego. Przynajmniej tutaj zimy nie ma. Możemy uciec trochę do cieplejszych terenów. Znaczy zimy nie ma, śniegu nie ma. O, zaraz dymy będą, słuchajcie. A po tych dymach to wam coś opowiem. O ile nie zapomnę. Here we are. The Isle of Skye. Beautiful, isn't it?
Daj okej, okay, nie spadnie. Investigate Kilter Raglan first. Sorry? It's where complaints of nightmares began. Oh my god. My hut is there too, if you need to find me. Pa, idzie na pewniaka, tak? Mnie tutaj wysyła, żebym coś ogarniał. Dobra, rozpoczęto wątek. Wyspa Sky, przeznaczone spotkanie. Dobrze więc, nocne majaki. Gdzie może zapiszę tutaj, żeby mieć w razie... W razie co na później, tak, tak. Mówiłem coś i zapauzowałem. Ja to jestem dobry. Jak tutaj mapka wygląda? Jak tutaj mapeczka wygląda? Mniejsza niż w Odysei nam tutaj przygotowali. Dobra, lecimy w to miejsce. Sobie mogę zaznaczyć tutaj punkt widokowy, żeby zahaczyć. Elegancko, elegancko dawać mi tutaj mojego wilczura. Wilczur jest koksu. Dobra. Kurczę, no powiedziałbym to, co chciałem powiedzieć, ale jak chcę najpierw do tej walki? Przecież naprawdę, bo to jest piękny troll w wykonaniu Ubisoftu. Może inaczej, to nie jest troll, ale... Ale czytanie komentarzy na YouTubie. Tak, Ubisoft czyta komentarze, ale to zaraz wam powiem co i jak. O co się tutaj rozchodzi. Dobra, na ten szpikulę trzeba wejść. Alright, alright. Zastanawiam się, czy będę mógł później na tę wyspę wrócić, tak jak skończę dodatek, bo w Odyssey mnie tutaj... Chyba zablokowali taką opcję, jak zakończyliśmy. Dodatek. Wiecie, może mi się nie chciało na szybko robić coś. Może być później zablokowane. Ło! Halo. Proszę nie spadać. Old man of store. Dobrze. Zaraz level wbije. Co tam ptasier się o mnie obił? Pierdzielę. Czub jakiś. Bez kitu. Tak, tutaj zanim zacząłem grać w ten dodatek, to jeszcze postać sobie Eivor rozwinąłem do końca, bo jak grałem w dodatki ostatnie DLC, w ogóle muszę wam to powiedzieć, ale już do końca, grałem w te dwa dodatki DLC, to tam nie dokończyłem wszystkiego. No, ostatnio właśnie jak zapowiedzieli tutaj dodatek, to odpaliłem sobie Valhalla. Już mam wszystkie umiejętności na maksa wbite. Także postać mam tutaj przygotowaną. Słuchajcie, dwa poprzednie dodatki tam. Był dodatek z druidami i był dodatek z Francją, z Paryżem. O, wszystkie z tego odcinki są na playliście serii Assassin's Creed Valhalla, ale kilka z nich po prostu nie było ustawiane na publiczne na YouTubie. Czyli one istnieją, ale nie były widoczne na YouTubie. Po prostu jak wejdziecie na playlistę, możliwe, że dodam do karty, jeśli nie to na końcu, jak wyskakują takie rzeczy, to tam możliwe, że dodam od razu linkacza. Ale wiecie, że na playliście wszystko z Valhalla, co nagrywałem, to jest. Dokładnie tak. Dobra, tutaj sobie odkryliśmy mapeczkę. Tyle tutaj jak widzicie, gdzie mam życie i mam szósty poziom. Znaczy nie szósty poziom, sześć apteczek. To jest coś takiego jak exp i jakaś taka strzałka w lewo. Jeszcze nie do końca wiem, o co z tym chodzi, bo tego nie było wcześniej. Ale coś takiego tutaj nam się pojawiło. Dobra, dawajmy sobie szorca. Lecimy, oho, kolorystyka nam tutaj trochę się psuje. Aha, bodajże zaczął palić. Świetnie. Świetnie, już tam klimacik tutaj zapadają. Dobra, dobra. Jestem praktycznie na miejscu. Spytaj mieszkańców o koszmary. Dobra, który chce ze mną pogadać o koszmarach, co? Będziemy ochotnika, czy tak po prostu z randomu mam pytać? Szybka podróż mi się odblokowała, super. O! Ktoś chce pomóc? Dzień dobry. Słuchajcie, takie emocje, że aż musiałem się przebrać. Nie, tak serio, słuchajcie. Informacja, otóż moje dziecko tutaj jest chore i wyszło tak, że po prostu musiałem po 9 minutach zakończyć nagrywkę. Także wracam już tutaj teraz i słuchajcie, parę rzeczy tutaj sobie w nocy pokminiłem, bo to co widzieliście przed chwilą, to nagrywałem wczoraj. Otóż odblokowałem sobie już całą mapę, bo przychodziłem, stwierdziłem, że w nocy jak i tak nie idzie nic nagrać, sobie całą mapeczkę tutaj ogarnę. Nie mam tylko jednego artefaktu, jak widzicie, gdyż ten artefakt znajduje się w przeklętym kościele, czyli w tym miejscu, o którym nam tutaj nasza koleżanka mówiła jeszcze tam, jeszcze w Anglii tam, że o, ona miała wizję i to jest to miejsce i jak się wchodzi tutaj, to się cutscenka odpala, także taktycznie Alt F4 poleciało i tu sobie prawdopodobnie później pójdziemy. Słuchajcie, też tutaj na mapie, ja to pokażę, ekwipunek, wejdźmy sobie do ekwipunek, sakiewka, są do zbierania takie złote elementy, one będą gdzieś tutaj,
tutaj. Odłamek, tajemniczy odłamek nieznanego pochodzenia. Mam tego 5. Sobie wygooglowałem potem po mojej grze, że tych odłamków jest 5 i one będą bardzo potrzebne, żeby wykonać jakieś tam zadanie później, żeby gdzieś tam prawdopodobnie sobie odblokować bramę i tak dalej. I wam tylko pokażę, że troszeczkę tutaj niektórzy spoilerują z takimi lokalizacjami, gdzie to może być, bo ja tak sobie przyglądałem zdjęcia tak właściwie i nagle patrzę tutaj na wyspie. Spoiler alert, który Ubisoft przepuścił dla każdego. Także tutaj mamy jeden odłameczek koło jaskini braci w Inver Tarish. Dalej, we wróżkowych stawach, jak wejdziecie do wodospadu, to jest miejsce, gdzie to powinno być, ale tego nie ma. Jednak gdy wychodzicie, to jakaś tam babuszka rytuał przeprowadza, to tam sobie ogarniecie. Generalnie przy każdym takim miejscu, gdzie coś kminiłem, to zawsze był jakiś liścik i była informacja, że oni szukają skarbu. W Hangladerze na przykład miałem największy problem, żeby znaleźć ten odłamek, bo był skitrany pod ziemią i się tam tak w takim dziwnym miejscu wchodziło. Jednak tutaj też jest, a innych pozostałych miejscówek nie pamiętam, ale to wszystko. Jak ja sobie chodziłem, szukałem, to wszystko miałem. O, nie zebrałem jednej rzeczy. Dobra, ja tam wrócę. Słuchajcie, zaczynamy. Powiedziałem co, jak musimy tutaj wszystko badać, o co tutaj chodzi, bo ja sobie wleciałem na hardcora, kurczę, na całą wyspę ogarnąłem, przebadałem, co i jak, tam bardzo, bardzo fajna wysadka, swoją drogą. Wojowniczka z warkoczem, to Randvi! Gdzie jest? Kościele na północny zachód stąd, czyli tam, gdzie ja mówiłem. Dobra, wszystko widziałem we śnie. Znajdź ją! I proszę, pozwól mi znowu spać. Hit, spać, kurde, deszcz pada, siedzisz w deszczu. Weź, dobra, 783 metry od nas, dokładnie tutaj, tak jak widzicie. Taktyczne Alt F4 poleciało i sobie tutaj oczywiście polecimy. Ta jest, nie wiem czy słychać po moim głosie, ale też mi na głos trochę choroba znowu siada po miesiącu najgorzej. Mam nadzieję, że wszystko będzie gites. Dobra, dałaś mi tutaj mojego dania. Dalej pamiętam, o czym chciałem mówić tutaj wcześniej, jak mówiłem, że a coś powiem później, ale to dopiero później. Dalej o tym pamiętam na spokojnie. Nie zgubiłem swojego wątku, na którym mi tutaj bardzo zależy, bo ten trolling był naprawdę fajny. Mamy wejście do podziemi i tutaj mi się załączyła cutscenka. Troll curse corruption lurks here. O, jest, już się bałem, że się nie włączy, ja pierdzielę. Dobra, oglądamy. Yes, to jest to. And you are? Your opponent. Jeśli mam być szczery, na miejscu Eivor bym uciekał. Dalej, dobra, to jest serca. So is this Randvi good with an axe? She is much better than you. I prefer a spear. You favor other weapons too. Where did you get that blade? You talk too much! Ah!
Looks like there are some things to talk about. Fine. If we must. So, opponent, do you have a name? Eivor. I take it you're one of the Hidden Ones. Not exactly. But I admire their work. If you're not going to talk straight, let's go back to fighting. I'm not a Hidden One, but I have friends that are. And often my goals align with theirs. I assume the same is true for you. Yes. I've made friends with the Hidden Ones, and I agree with their goals. Then perhaps we might have more in common than we thought. You haven't told me why you're here, after coming all the way from... where? I've traveled so much, it's been a long time since I've been from somewhere. But the Greek world was my home. Long ago. I came here looking for an ancient artifact that's causing this island a great deal of trouble. You mean the nightmares? A seer told me that the person I'd find amidst death on this island was causing them. The same one that mistook me for someone named Randvi? Maybe your seer is having an off day. You're telling me you're not responsible for all these bodies? I watched these people tear each other apart out of madness and lack of sleep. It's the artifact I'm looking for causing all this. Normally, I'd be quick to track it down, but this fog is making things... difficult. Almost impossible. If you're so easily blocked by a curse, how do you expect to deal with the realm of spirits and dreams? A curse? You know the secrets of this land well, then. Do you hear something? No, no. Listen. Something tells me we should work together. And what exactly is telling you that? The obvious. You want to stop the nightmares, and I want the artifact causing them. Help me get rid of this fog so we can find it. After such a strange encounter, I'm really meant to believe you're not causing the nightmares. I swear to you, I am here to stop them. We can work together. For now. Dobra walka była, dobra! Także no, remisik standardowo, wiadomo, dwie postacie znajome się spotkały ze sobą. Znaczy znajome dla nas oczywiście. No i walka musiała wyjść jak tutaj wyszło, także mega fajnie, mega fajnie. Kurczę, no kto by się spodziewał crossovera tutaj. Serii Assassinów, naprawdę mega, mega sprawa. To chciałem powiedzieć, o co chodzi z Randvi oraz Cassandro. Słuchajcie, jak... możecie nawet sami to sprawdzić, teraz nie będzie, że ściemniam. Ale jak wejdziecie w pierwsze właśnie zapowiedzi Assassin's Creed Valhalla, tam była scena, że przy stole stoi tam parę osób, już w sumie teraz nie pamiętam, ale pewnie Sigurd, Randvi i ktoś tam, i wszyscy pisali na Randvi, że to jest Cassandra, te same włosy, tu Cassandra, o, odgrzewanko, i pisali tam wszystko, nie? I bardzo dużo właśnie komentarzy było, że to musi być Cassandra, bo w końcu wiadomo, co się tam z tym berłem całym zadziało, że właśnie może być tutaj teraz z nami właśnie. Myślę, że Ubisoft sobie tutaj takiego śmieszka strzelił właśnie i zapodał Cassandrę do gry z tego względu, żeby tutaj dać, tak. Bardzo, bardzo w sumie spoko opcja. Cassandra. Może cię zainteresuje rzecz, którą znalazłem, gdzie normalnie miałem wczoraj takiego mindfucka, że ja pierdzielę. Który jest gorszy? Ty jesteś gorszy. Otóż, patrzcie co mam. Cassandra, widzisz to? Kiedyś się tym biłaś? A teraz ma to Eivor. Co prawda odbudowane, ale to mam. Tak, jest w jednej skrzyni, możecie tutaj na tej wyspie znaleźć włócznie Leonidasa. Oczywiście bez mocy żadnej, ale jak najbardziej tutaj jest. Myk. A to nieśmiertelna to nawet podjazdu nie mam, nie? Dobra, to co, wyważamy drzwi i wchodzimy, nie?
Come here a moment. Here. Dawaj, ale you're quite strong. You should know. I had you cornered in that fight just moments ago. Mocy są u siebie tutaj, promienie and normalnie. Even stronger ego to match. Not surprising. Tak, i ona przez chwilę taka też powiedziała, że coś jej mówi, że powinni współpracować. No to chyba wiadomo, że to mowa tutaj o Altejcie, jak jej tam nie było. Tej Isu, jednej koleżance. Ale spadły mi, ja pierdzielę, ale dziś, czekajcie, dajcie pochodnie. Idziesz? Cassie! Okej, okay, nie to nie. Nie to nie! Ja sobie tutaj sam powinienem poradzić. What an interesting church. In all my travels I've never seen one quite like this. Are you here to see the sights or get rid of this fog? I have to take in what I can. To musi być gdzieś klątwa, którą normalnie mogliśmy znaleźć podczas gry. Czy najpierw chcę kurczę rozejrzeć, tylko widzicie, to jest ciężkie. W tym miejscu. O jest. Bang! Nara! Okej, okay. I po klątwie. Mamy troll magic zrobiony. The curse is fading. It'll be much easier to find the artifact now. Glad I let you tag along to help. I did most of the work. You're getting on my nerves, you know. These close quarters probably aren't helping. Let's find a way out. A way out? Cassie, czekaj. Czekaj, bo ja tu coś widziałem. Nie ma, że zostawię jakieś miejsce, kurczę, niezbadane. Szczególnie, że robię to na 100%, nie? To wygląda jak niezły trap. Wykopal. No, wszystkie skarby tutaj zgarnąłem. A jednak, aha, bo stąd mogliśmy, dobra. Stąd mogliśmy wziąć wazon, żeby tutaj ścianę wysadzić. Dobra, ja nie potrzebuję takich rzeczy. Chill. Cassie, czekaj. Ta już poszła się naparzać. Nie, jeszcze się nie poszła naparzać. Co to jest? Byłem? Możliwe. Nie byłem, bo nie wchodziłem w ogóle na teren tego kościoła. Z tego względu, że właśnie mnie cutscenka tutaj łapała. Game! To był bait! To był bait! Come on! O, czytałem save'a ponownie i... I zadziałało. Dobra, nice. Oksandra! To ty już leżysz? A, no bez takich. Bez takich. Bang! Dobra, tak się bijemy. It really seemed like someone was talking directly to you in the fight. The artifact I'm seeking does cause strange things to occur. But I should track it more easily now that the fog is gone. As if a foreigner could search these hills. Ready to commit to being my guide? I didn't say that. If I'm going to help, I need more information, like what exactly is this artifact you're seeking. The less you know about it, the better. The better for you, you mean? You want me to trust you, no? The artifact is an object of great power, left here by old gods. Left on this island, it could wreak havoc on the world. Why aren't we under whatever spell or curse this artifact seems to have placed over everyone else? It is difficult to explain, but artifacts like this can affect people differently. Many are corrupted by them. Perhaps we are of a similar strength. But even if we're not having nightmares, we should still be wary of its power. If this artifact is ancient and was left here who knows how long ago, why is it suddenly causing problems now? Loki got bored? So serious. Truthfully, I'm not sure. These artifacts can be activated. Maybe someone tampered with it. After all, many are drawn to its powers. It tempts them.
How exactly are you planning to track it down? Leave that to me. Finding these artifacts has been my calling for some time now. I've developed a knack for tracking them down. With the aura gone, it should be even easier to find. Let's not waste time. What's our next move? Now that this fog is gone, I should be able to better track the artifact's location. Before that, though, I'm going to take another look around the church. See what I can learn of these foreign lands. Meet me in Topta? It'll take more than studying one church to become familiar with this island. But fine. We'll meet again soon. Bo nic nie wiemy, my wiemy wszystko, to jest po prostu... Dobra, punkt mistrzostwa! Dobra, czyli wszystkie skrzynie rozdałem znowu. Nie, punkt umiejętności, dobra, dobra. Coś mi jeszcze zostało do rozdania. No to jak wiecie, jak jakiś dodatek przychodzi nowy, to dodają jakieś tam dodatki, żeby jeszcze bardziej wzmocnić naszą postać tutaj, żebyśmy byli jeszcze większymi kozakami. Ale kurde. Nie wydaje, że to będzie strasznie krótki dodatek, ale pograłem tak wiecie, tak dłużej, żeby wprowadzili tak faktycznie jakichś dwóch asasynów z jakichś innych części. No najlepiej jest Cassandra, bo jest, wiecie, do 2018-19 jest nieśmiertelna w sumie. Także można tutaj, wiecie, dać zaraz po kolei każdego. Tutaj Ezio Auditore, tutaj Eduarda, który umarł zaraz po czwórce. Nieważne, takie rzeczy, takie krosiki tutaj porobić. To by było, to by było. Takie pole walki mieliśmy tutaj, a się pozabijali. Wy to macie, kurcze, nawalone w głowie. No ładnie. Słuchajcie, bo w sumie tak patrzę, to czasowo będzie gitarka, żeby tutaj pierwszy odcinek tutaj tego crossovera zakończyć. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli ten odcinek wam się podobał, zostawcie dużo łapeczek w górę. Dzięki wielkie za to i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oby jutro. Trzymajcie kciuki, także na razie, cześć. Żubiczek, yo. Woo.